W dzisiejszym odcinku z cyklu Ogród Warzywny przypomnienie 10 najważniejszych zasad uprawy groszku cukrowego. Zapraszamy! Pierwsza. Groszek cukrowy uprawiamy w taki sam sposób jak groch łuskowy. Z wysiewu wprost do gruntu lub do dużych donic, czy też na podwyższane grządki. Można go siać rzędowo, rozmieszczając nasiona w rzędzie co mniej więcej 3-4 cm, lub gniazdowo, umieszczając nasiona w dołkach oddalonych od siebie o około 15-20 cm, po 3-5 sztuk nasion w każdym dołku. Dołki te lub rowki powinny mieć od 3 do 5 cm głębokości. Po wysiewie je zasypujemy i podlewamy. Zasada druga. Groszek należy wysiewać wczesną wiosną, możliwie jak najwcześniej, ale nie za wcześnie. Najczęściej jest to druga połowa marca, gdy ziemia na dobre już rozmarznie, do połowy kwietnia. Przesunięcie terminu siewu na drugą połowę kwietnia powoduje obniżenie plonu. Natomiast jeżeli zbytnio pospieszymy się z wysiewem i umieścimy nasiona w zbyt wilgotnej i niedostatecznie ogrzanej glebie, wolno one kiełkują i mogą być atakowane przez grzyby lub inne patogeny chorobotwórcze. Przed wysiewem dobrze jest nasiona grochu namoczyć w wodzie o temperaturze pokojowej przez kilka lub kilkanaście godzin. Minimalna temperatura kiełkowania i wzrostu tych roślin to około 5 stopni Celsjusza. Pierwsze wschody pojawiają się zazwyczaj po około 8-12 dniach. Po trzecie. Zanim wysiejemy to warzywo, warto najpierw przygotować glebę, ponieważ groch nie powinien być już potem nawożony pogłównie. Warto więc przedsiewnie zasilić ziemię kompostem lub innym wybranym nawozem. Groszek dobrze rośnie w glebie piaszczysto-gliniastej o odczynie zasadowym lub obojętnym. Nie może być to ziemia zbyt kwaśna. Zasada czwarta. Uprawiając groszek cukrowy, najczęściej musimy zaopatrzyć się w podpory, po których będą mogły piąć się liście czepne rośliny. Mogą być to tyczki, najczęściej ze sznurkiem, różnego rodzaju drabinki lub nawet patyki czy gałązki drzew. Ważne, żeby rośliny nie musiały położyć się po ziemi. Piąta zasada. Groszek najlepiej rośnie w miejscu słonecznym. Optymalna temperatura jego wzrostu wynosi 13-18 stopni Celsjusza. Zbyt wysoka temperatura sprzyja porażeniu tych roślin chorobami grzybowymi. Ponadto upały w czasie dojrzewania strąków powodują szybkie przejrzewanie nasion. Dlatego nie należy zanadto zwlekać z wysiewem grochu i groszku cukrowego. Po szóste. W związku z tym, że warzywo to ma stosunkowo krótki okres wegetacji, jak już wspomniano, nie stosuje się nawożenia już w trakcie wzrostu i rozwoju rośliny. Dlatego dbamy o nawożenie przedsiewne. Groch wymaga umiarkowanej wilgotności gleby i powietrza. Duże zapotrzebowanie na wodę ma w trakcie kiełkowania i potem w fazie kwitnienia i zawiązywania strąków. Zasada siódma. Zawsze dbamy o odchwaszczanie naszych grządek, żeby rosnące warzywa nie musiały konkurować o wodę i składniki pokarmowe z innymi roślinami. Punkt ósmy. Groszek często uprawiany jest w ogrodach jako przedplon, ponieważ jego okres wegetacji od wysiewu do zbioru wynosi zazwyczaj od 7 do 12 tygodni, a przedplonem może być dla wszystkich innych roślin warzywnych. Najczęściej sadzimy po nim rozsady roślin ciepłolubnych, takie jak na przykład pomidory, papryka, oberżyna czy rośliny dyniowate. Warto pamiętać, że groszek źle znosi uprawę po sobie lub po innych roślinach bobowatych, ze względu na możliwość obecności w glebie patogenów chorobotwórczych atakujących tę grupę roślin. Zalecane jest więc zmianowanie. W tym samym miejscu radzi się wysiewać groszek mniej więcej po 4, a nawet po 5 latach. Zasada dziewiąta. W uprawie współrzędnej groszek może być wysiewany w towarzystwie wielu innych warzyw, na przykład wczesnych warzyw kapustnych, a także sałaty czy rzodkiewki. I dziesiąta zasada. Regularnie sprawdzajmy, czy na naszych warzywach nie pojawiły się objawy chorób lub żerowania szkodników. Groszek bywa atakowany m.in. przez mszyce i ślimaki. W razie konieczności należy wykonać odpowiednie zabiegi. Zbiory przeprowadza się najczęściej w czerwcu, czasami nieco wcześniej. Zrywamy i spożywamy całe strąki, w przeciwieństwie do grochu łuskowego, ponieważ w groszku cukrowym nie ma pergaminowej twardej błony. Strąki te nie muszą być też nabrzmiałe, mogą być płaskie. Niektóre odmiany mają wręcz właśnie taki kształt strąków. Od rozpoczęcia zbiorów kontynuujemy je co 2-3 dni w miarę dojrzewania kolejnych strąków. Możemy je spożywać na surowo, w formie podgotowanej, podsmażonej lub przyrządzonej na parze. Możemy je także mrozić po krótkim zblanszowaniu.
Uprawa groszku cukrowego nie jest trudna, a smak tego warzywa jest przepyszny, uwielbiany nie tylko przez dorosłych, ale także, a może przede wszystkim przez dzieci. Życzymy wspaniałych upraw i zapraszamy do oglądania kolejnych filmów na kanale Ogród na co dzień.